myślę, podsumowaniem tego meczu jest fakt. Myślę, że nie przegraliśmy dlatego, że byliśmy gorsi, tylko przegraliśmy zespołem, który był po prostu konkretniejszy. Pierwsza połowa fatalnie weszliśmy w mecz i straciliśmy bramkę, ale druga połowa wydawało się, że jest całkowicie pod naszą kontrolą i kwestia bramki wyrównującej jest kwestią czasu. Niestety nadzieliśmy się na kontrę, co ich stole przyjemno do zabytu, czy tam podcięło skrzydła. Ja ze swojej strony mogę tylko powiedzieć tyle, że chciałbym bardzo wszystkich przeprosić, kibiców, zarząd i wszystkich, którzy liczą w Bytowie na pewno na zdecydowanie lepsze wyniki, na pewno ten klub stać na lepsze wyniki. Zdaję sobie sprawę, że tą rundę zakończyliśmy w fatalny sposób, serią porażek. Biorę za to pełną odpowiedzialność, to jest tylko, może nie tylko, ale w większości moja wina i tutaj, co mogę więcej powiedzieć? No zrobimy wszystko, żeby odwrócić tą karmę, zrobimy wszystko, żeby zwycięstwa wróciły do Bytowa. Myślę, że druga połowa wszystkich tych kibiców, wszyscy ci kibice, którzy byli z Bytowa na tym meczu, to potwierdzą, że ona była w naszym wykonaniu już bardzo dobra, że chłopacy zostawili bardzo dużo serca i tak naprawdę wydaje mi się, że byliśmy w tej fazie meczu zespołem lepszym, no ale tak jak powiedziałem na wstępie, przegraliśmy mecz z zespołem, który był zdecydowanie konkretniejszy.